O dzieciach mówić potrafimy pięknie. Jesteśmy przekonani, że wszystko, co robimy, to właśnie dla nich. A czy dla tego 13-latka zatrzymanego w milicyjnej izbie dziecka też zrobiliśmy wszystko? A czy dla tych, które znalazły opiekę dopiero w pogotowiu opiekuńczym, zrobiliśmy cokolwiek? Dla dr Marii Łopatkowej walka o dobro dziecka jest czymś więcej niż programem wyborczym. Jest programem na życie. Te dramaty, te tragedie dziecięce powinny poruszyć nasze sumienia, a jednak jakoś nie daje się. Na przykład przecież że przerażający strach ogarnia dziecko małe, kiedy w szpitalu odrywają je od matki i z bólem fizycznym i psychicznym. Staramy się o to, żeby sieroty przestały być sierotami, żeby przyspieszyć adopcję, żeby nie rozdzielać brata i siostry, nie zrywać ostatnich więzi między dziećmi już osieroconymi przez rodziców, żeby wychować bez bicia, żeby w szkole nie było lęku i agresji, żeby dziecko nie czuło się w tych wielkich szkołach zagubione. I właśnie dlatego występowałam, występuję i występować będę przeciwko każdemu, kto narusza dobro dziecka. I nieważne, czy to ojciec alkoholik, który się znęca nad dzieckiem, czy pan minister, który wydaje niesłuszne, krzywdzące zarządzenie godzące w dobro dziecka. Czy to ma być organizacja taka czy inna, blok taki czy inny. Jeśli godzi w dobro dziecka, będę przeciw. To jest konieczna walka, bo dziecko jest najsłabszą istotą na ziemi.